Lękosław Wiewiórka. W przerwie na reklamy możecie sobie na przykład umyć zęby. Na podstawie postaci stworzonej przez Melanie Watt. Praca zespołowa. Kolejny odlotowo-wystawowy dzień w KitKatesach. Cześć, Bubr, cześć, Henio. Zbieram ekipę do drużynowej gry w Przytul Drzewo. Wchodzicie? A może ty zagrasz, Mildred? Mnie wypada biodro. Muszę zaktualizować listę przytulaczy. Cześć, Lękuś. Wpadniesz dzisiaj do mnie na filmową noc? Pogoda kontratakuje? Ty znasz mnie na wylot. Chodźmy, kupię trochę popcornu. Ty znasz mój żołądek na wylot. O, cześć, Nestor. Mógłbym wpaść tam na chwilkę? Sklep zamknięty. Tak, ale chcę tylko kupić popcorn, a że wszyscy gramy w jednej drużynie, to pomyślałem, że... To naprawdę dobre. Normalnie cię przecież nie znoszę, ale teraz to pojechałeś. Zapisać cię do naszej ekipy w Przytul Drzewo? To może skoczymy do mnie po ciasteczka ryżowe. Chcesz się nade mną znęcać? Inny sklep spożywczy. Kiedy go zbudowali? A co nas to? Otwarty całą dobę. No sam nie wiem. Chcesz robić zakupy u konkurencji? Ja muszę na coś wylać to wiadro masła. Nie każ mi go pić. Bo je wypiję, Lękosław. Dobrze, dobrze. Ten jeden raz. Hej, pozwól, że ci trochę pomogę. Jeśli jest jeszcze jakaś rzecz, w której mogłabym pomóc, proszę śmiało dzwonić na mój domowy numer. Przy okazji wyglądasz fantastycznie. Jej. Fajansiarz. Ty, Wiewiórka, dlaczego kręcisz się po moim sklepie? To ja tylko chciałem kupić popcorn. Ależ oczywiście. Voila! Sklepowy raj na ziemi. To był odlot. Wszyscy się uśmiechali, no i pomagali sobie. Sklep tylko dla mięczaków. Pracowali zespołowo. Pomyślcie, jak wesoło by się zrobiło, gdybyśmy my też tacy byli. Nie płacę ci, żebyś się weselił. No właśnie. Nestor! Znowu się tutaj obijasz. Towar zaraz kompletnie się skisi. Lękosław kupował w Kozi Markecie. Wrze, co? Ja nienawidzę tego sklepu. Oni mają tam kolejki do wejścia. Przekręci mają nawet kolejki do innych kolejek. A ich szefowa. To niezbyt przystojna dama. Wyrzucisz Lękosława? Powinien za to wylecieć. Ty mały geniuszu! Co? Poszedłeś tam wczoraj na przeszpiegi. Powiedz, jaki jest ich sekret? Potrafią dobrze pracować zespołowo, jakby byli drużyną. Jak będziemy lepszą drużyną, to ich zmiażdżymy! Nie do końca o to mi chodziło. Już wszystko jasne! Przyjdziecie do sklepu w wolny dzień i Wiewiórka nauczy was tej pracy ze jakiejś tam. Nie myślisz, że... No wiesz, w końcu jestem zastępcą... A ja widzę to! Kierownika. Do boju? O, tylko nie to! Witaj, drużyno! Kto jest gotów budować zespół? Pytałem! Słyszeliśmy! Dobrze, to świetnie, słuchajcie mnie! Patrzcie, on zrobił czapki! I po to nie poszłam na jogę? Tak! Ułożyłem program, który pozwoli pracować nam razem jak maszyna! Jak odlotowa maszyna! Trzeba nam odjazdowego paliwa! Odlatowy odjazd. I o to chodzi! Chodźcie, zakręcimy kołem pracy zespołowej! Tak, 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 tak. Czas rozpakować ziemniaki! Jasne, ziemniaki. Kupa zabawy. Idę. Zajmę się prawdziwą pracą. Twoja mama mówiła, że... Jeśli chcecie tracić czas na głupoty, bardzo proszę. Wszyscy jesteśmy członkami jednej drużyny. Nic się nie stało. Więcej budowania zespołu dla nas, co, Edek? Edek, przygotuj worki z ziemniakami. No masz trochę może czasu, co? Dalej, drużyno! Uncle. Ah! Oh!
drużyno. Do boju. Gdzie nasza drużyna? Jest tu kto? Mamy całe koło świetnej zabawy. Halo? Echo, 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 echo. Kojarzy się raczej z pustkowiem na stepie. Hej, Nestor! Wiesz może, gdzie są inni? Nestor? O, co tu robicie? Wygląda na to, że wszystkich przyciągnął prawdziwy lider sklepu. Ja! Tylko tutaj mogliśmy się schować przed budowaniem zespołu. Wolicie tutaj siedzieć, niż zająć się wspólną pracą? Nikt nie lubi Nestora, ale on nie każe nam robić tych rzeczy. Właśnie. O. No a nie chcecie być jedną szczęśliwą drużyną? Zabawową i zespołową? Jesteście pewni? Na 100%? Na pewno to przemyśleliście? Dobra. Jak sobie chcecie. Chyba nie przyjął tego źle. To możemy już iść do domu? Nie. Wszyscy tu zostaną do powrotu mamy. Niech zobaczy, że lubicie mnie bardziej niż Lękosława. Wiesz, ale my cię w ogóle... Lubicie mnie! Ciekawe, czy trudno zapuścić wąsy i bródkę. Nowe życie, oto nadchodzę. I chciałem wam osobiście podziękować za waszą fantastyczną pracę zespołową. Nasze kolejne zadanie to wytężony wysiłek na rzecz zniszczenia przebrzydłych KitKatesów. Co? On chyba nie mówi tego poważnie. Jak zobaczycie w prezentacji, mówię zupełnie poważnie. Tunel do KitKatesów jest już prawie gotowy. A że mają dziś wolne, możemy tam przyjść i wciągnąć sklep głęboko pod ziemię. I cała ta praca zespołowa w końcu nam się opłaci. Dalej, drużyno! Przegraj, drużyno! Kto to powiedział? No chodź, pokaż się nam. Wiem, że się tam schowałeś. Może dołączysz do spotkania? Ja muszę iść nawoskować wąsiki. Zaczekaj moment. Też zapomniałem ich dziś nawoskować. Przepraszam, pan wybaczy! Zna ktoś jakieś dowcipy? Wolałam już się bawić w te lamerskie gierki Lękosława, niż siedzieć tutaj i umierać z nudów. Zgadzam się. Lamerstwo lepsze niż nudy. Nie ma mowy. Będziemy tu pracować razem, żeby nie zostać zespołem. Słuchajcie, przepraszam was. Myliłem się. Praca zespołowa jest zła. Cicho, nikt cię nie słucha. Co powiedziałeś? Ten drugi sklep to żaden odlot, tylko antyodlot. To odwrócenie odlotu. To inaczej toldo. To namieszałeś, brachu. Oni kopią tutaj tunel, żeby wciągnąć KitKatesy pod ziemię. Na poważnie? A kiedyś żartowałem? Ratuj się, kto może. Nie widzicie, że to kolejna gierka Lękosława, żeby zbudować zespół? Nie, ja mówię prawdę. Akurat, on chce nas wrobić, żebyśmy współdziałali. Hej, myślałem, że dzisiaj macie wolne. Kozi Market do ataku. Co? Nie, na naszej zmianie. KitKatesy zajmować stanowiska warzywne. Ratuj się, kto może.
Wygrywajcie! Hej, dobra robota! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Więc staliśmy się zespołem w najbardziej krytycznym momencie. Ja nauczyłem się, że wąsy i broda to zło. Co tu się działo? Pracownicy Kozi Marketu zaatakowali KitKatesy i... To wszystko ja, mamo. Zjednoczyłem wszystkich w jeden zespół i uratowałem sklep. Przecież ty wcale nie uratowałeś sklepu, ciemniaku. Ty go zniszczyłeś! Tak, ale... Oni tu... Teraz przez ciebie pracownicy spędzą resztę wolnego dnia sprzątając! A on kupuje w Kozi Markecie? Już nigdy więcej, wierzcie mi, już nigdy więcej! Mniejsza z tym, już mi to zwisa! Dalej, drużyno! Damulki atakują! Bezetka, brakuje dynamiki. A? Dostałem list! A, jestem Berek. Nie ma oddawania. To źle wróży. I dlatego właśnie zawsze układam skarpetki we wtorek. A, rozumiem, dzięki za rozmowę. Co tu się dzieje? A, kto ci to zrobił? No pryszcze! Edek, Edek! Uwielbiam tradycję. Edek, czy ty też zauważyłeś te dziwne kropki na mieście? Tylko na moim tosterze, który zachorował na kropkozę. Nie odchodź drogi. O, on ma gorączkę! Ale świeżego tosta. Nie, Edek, te kropki ktoś namalował, tak jak te, które widziałem ja. Zaznaczyłem miejsca z kropkami na mapie Topolowa i patrz! Są coraz bliżej i bliżej KitKatesów. Kropki, powiadasz? Idealnie okrągłe? W kształcie złowieszczej piramidy? Wie pan, co oznaczają? Czy wiem? Poważnie pytasz, czy wiem? Pamięć niestety już nie ta. A wiem! Wróciło mi! I co? Kropki to symbol najbardziej bezwzględnej i niebezpiecznej bandy zbirów, która kiedykolwiek grasowała w tej okolicy. To strzeżenie, żeby nie wchodzić im w drogę! Bo kiedy się pojawią, to pożrą wszystko, co im się tylko nawinie. A nazywają się... Gang Damule. I dlatego to trochę dziwne. Wydaje mi się, że damulki są na drodze do pożarcia tego sklepu. Zmywam się! No to już po nas! Prawdopodobnie dziadek mocno przesadza. Jestem pewien, że ci ludzie są trochę głodni i tyle. Zapamiętałem to straszniej niż mówisz. Po prostu powiem o wszystkim Nestorowi i będziemy przygotowani. Nie, nie chcę sprzątać pokoju i nie zmusisz mnie do tego. A ja nie chcę słuchać pyskowania. To przecież mój teatr, kukiełek. Proszę wejść. Czemu patrzysz mnie na stopy? Czemu twoje stopy patrzą na mnie? Słuchaj, słyszałem, że gang Damulek chce przyjść do naszego sklepu, a te zbiry mogą być głodne, więc... Rozumiem. Gang Damulek, dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Czy ty serio posłuchałeś jednej z moich sugestii? Wszystkim się zajmę. Jestem asystentem zastępcy kierownika. Przeniesione do sugestii Lękosława. Kolejny potencjalny problem rozwiązany dzięki racjonalnemu myśleniu. Edek, co tu się dzieje? No właśnie opowiedziałem wszystkim o tym gangu Damulek, że zjedzą wszystko w tym sklepie i nas też. Dziadek nie mówił nic o tym, że nas zjedzą. Słuchaj, on gadał różne rzeczy. Ja swoje dodałem, nie szukajmy teraz winnego. Słyszałem, że właśnie zjedli całe jedzenie z Kozi Marketu. Zamknąć jedzenie w piwnicy. Słyszałem, że nie chcą jedzenia. Pożrą tylko mózgi. Schowajmy mózgi do piwnicy. Słyszałem, że robią warkocze i każą z nimi tańczyć wolnego. Przygotować miejsce do tańca w piwnicy. Hej, słuchajcie, to się wymyka spod kontroli. Musimy wymyślić jakiś plan i... Słyszałem, że plamy zjadają na śniadanie. A ja, że na obiad.
Wiecie, słyszałam, że gang Damulek nigdy nie wchodzi do pokoju socjalnego i nie zjada tych, którzy grzecznie słuchają. Dobra, słuchajcie mnie wszyscy. Wiem, że po sklepie krążą plotki, ale tak naprawdę niewiele wiemy o tych zbirach. Wiemy, że mają rogi i kły, a ich kły mają oczy, które strzelają laserem. Tak słyszałem. Nie wiadomo, ale mogą. Słuchajcie, może jak z nimi pogadamy? Ja nie będę gadać. Jak się z nimi rozmawia, to kradną duszę. Ja z nimi porozmawiam. Poświęcisz lęko słowa! Poświęcisz lęko słowa! Poświęcisz lęko słowa! Założyłeś ochraniać mózgu? Już. A masz pyszną propozycję pokoju? Mam. Nie zapomnij o czarującym uśmiechu. Nie stać cię na więcej, serio? Kto tutaj rządzi? Jest tak... Tu na dole, gigancie! Jesteśmy gang Damulek i strasznie chce nam się jeść. O, ale jesteście słodkie, śliczniusie. Dobra, laski, czas na porządną wyżerkę. Myślałem, że możemy ponegocjować. Mam coś dla was. Dla nas? Wcześniej nikt nie dawał nam za darmo jedzenia. Patrzcie, jest malutki kubeczek. A czy to świeże bułeczki? Domowy wypiek. Jak na wielkiego jełopa, nie jesteś taki zły. I po problemie. Hej, poszło łatwiej niż myślałem. Widzicie, jak dzięki rozmowie można... Pamiętasz o łyżkowidelcach? Tak. O, ktoś rozsypał orzechy, bo nadepnąłem na orzech. Na imię miała Bernadetta. O, boli tak, że zwariować można. To przecież był wypadek. Zestaw pierwszej pomocy? Może myślisz, że ci laurkę narysuję w podzięce za ten uroczy piknik? Powie mi ktoś, co się tu wyprawia? Lękosław, czy to te zbiry, o których tyle gadałeś, wyglądają naprawdę groźnie? Chłopaki, dziewczyny, zbiry, musimy porozmawiać! Czas na pogawędki już się skończył. Mogę dla was przygotować następny koszyk. Wiem, gdzie trzymamy najlepsze jedzenie. No pewnie, że wiesz, prawda? Damulki! Mówiłem, że będzie draka ze zbirami. Czy ktoś mnie słuchał? Nie, nie. Uratuję mojego kumpla i nic mnie przed tym nie powstrzyma. Oprócz nich, one mnie powstrzymają. Wiesz co? Chyba wstaliśmy dzisiaj lewą nogą. Kpisz ze mnie? Kpisz ze mnie? Nie o to mi chodziło. Proszę, proszę, proszę. Oto nasza śpiąca królewna! Dlaczego mnie tu więzicie? Bo właśnie ty nam powiesz, gdzie w tym sklepie składujecie awaryjne rezerwy melonów! Co? Nie przestanę, póki nie powiesz. Dalej! Gadaj! Czuję, jakby motyl mnie całował. Przecież to ma być tortura. Współpracuj ze mną! Mama nie będzie zadowolona. Dlaczego ja? Wystarczy. Wchodzę do akcji. Co to jest? Temat muzyczny. Edek, 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 edek. Edek, 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 edek. Skopię robalom tyłki i uratuję kumpla. Tylko wrzucę coś na ząb, dobra? Co powiesz na to? Nic. Na to? To już trochę mniej komfortowe. Witajcie, drogie robalki, damulki z tego samego gatunku robaczków, co ja. Przyszłam zmienić was na warcie. Poważnie? A kto cię przysłał? Porucznik, coś tam, coś tam. Porucznik, coś tam, coś tam? Trzeba tak było z wejścia. Wybacz, Damulki! A z tobą jeszcze się porachuję. Edek, nie mogę uwierzyć, że się udało. Szybko, chodźmy. Chwila, przecież porucznik, coś tam odeszła w stan spoczynku. Dzięki, kolego. No, to już chyba po wszystkim. Czas zacząć nowe życie. Nie, przecież trzeba jeszcze uratować Kitkatesy. To nie zadanie Nestora? Chodźmy, mam pewien plan. Wejdziemy tam z powrotem.
Ej, Marto, znalazłaś może wielkiego futrzaka? Nie, dajmy se spokój. Zeżremy calusieńki sklep do ostatniego gryza i żaden wiewiór nas przed tym nie powstrzyma. Będę po kolana w kapuście, jakby ktoś mnie szukał. Jeśli dostaliśmy dziś nauczkę, to taką, że nieprawdziwe plotki mogą spowodować panikę. Czekaj, to przecież żadna nauczka. Gang Damulek jest tak samo straszny jak w plotkach. Przeczytaj scenariusz. Hej, słyszałam, że wielkie ważki lecą prosto do tego sklepu. Co? I podobno chcą zjeść każdą damulkę, jaka im się nawinie. Uważnie, słyszałyście? Słyszałam, że szczególnie smakują im mózgi. Podobno mają 3 metry długości. Co? W dodatku są bardzo nieuprzejme. A ja słyszałam, że zieją ogniem. A ja słyszałam, że są z ognia. Wynośmy się stąd! Zostawcie żarcie! Ratujcie życie! Udało się, stary. Ocaliliśmy KitKatesy. A wszystko dzięki kłamstwu? Wiesz, nie ująłbym tego w ten sposób. Jesteśmy wielkimi ważkami. Zrobimy wam warkocze i z nimi zatańczycie. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Agnieszka Zwolińska. Dialogi Dominik Kaczmarski. W wersji polskiej udział wzięli Artur Pątek, Zbigniew Suszyński, Grzegorz Wąs, Olga Omelianiec, Barbara Lauks, Leszek Zduń, Cezary Kwieciński, Grzegorz Kwiecień, Krzysztof Cybiński, Tomasz Sobczak.